Siema, siema, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj przesadzam palmy. Ładna pogoda, 25 stopni, a nawet więcej. Wyciągam te cztery trubki i w miejsce tych trubków pójdzie ta palma, tamta i jeszcze dwie takie małe, które wyhodowałem z nasionka przywiezione z Majorki, mają 3,5 roku, tą i tą. Te mają tyle samo lat, ale postanowiłem, że jak tak fajnie rosną i są takie duże, to zostają w tych donicach, które są. A te dwie wsadzam w grunt w miejsce tych dwóch małych. Także zabieram się do pracy. Zobaczymy, ile mi to zajmie. Mam nadzieję, że 3 godzinki starczą. Do naszej dzisiejszej pracy będzie potrzebna ziemia. Kupiłem ziemię 50 litrów za 16 zł. Do tego keramzyt. Keramzyt to są takie małe kuleczki umeksowe. Służy to jako drenaż. Zapewni swobodny odpływ wody z donicy, dlatego jest to bardzo ważne. Będą potrzebne też rękawiczki. No i w razie czego przygotowałem sobie świder do zrobienia otworu w glebie. Także zabieramy się do pracy. Zaczynamy od tej. Bo już ją kiedyś wyciągałem, także pójdzie szybko. Łatwo wyciągnąć. Gorzej będzie z tamtymi. Zobaczcie do mrówek. Zrobiłem sobie mrowisko. No nieźle. Jednak muszę sobie pomóc szpadlem. Tak wygląda zgnita palma. Mam jeszcze jedną. Troszkę słaba. No słaba. Dobra, mamy następny szpadel. Musiałem pożyczyć od sąsiadki. Teraz powinno pójść. Zapomniałem o rękawicach. Zobaczcie, tak to wygląda. Stara zgnita palma, a to korzeń. Korzeń też mokry, zgnity. Tyle z niej zostało niestety. A tutaj ziemia. Jak widzicie, był keramzyt. Musi być jako drenaż, żeby właśnie palma nie zgniła, żeby za dużo wody nie stało w tej ziemi, także jest to niezbędne.
zabieramy i robimy dalej. Tą starą ziemię i keramzyt dam do wiadra, a w środek pójdzie nowa. Dobra, ładujemy keramzyt na sam dół. Myślę, że wystarczy. Wcześniej już to miałem tam keramzyt w środku, także zostawiłem trochę, dosypałem i przesadzamy. Zobaczcie, jak wsadziłem do gruntu, jaka wydaje się teraz mała, a ta dużo większa. Wypoziomowałem pieniek i z tej strony, i z tej. Teraz nasypię ziemi i pomieszam z keramzytem. Dobra, palma zasadzona. Tak to wygląda. Później trochę dosieję trawy i zostawię tylko takie małe kółeczko. Tam jakieś kamyczki. No na razie jest tak, bo dziura była ogromna. Zobaczcie, ile poszło z worka. Zostało może 1/3 w środku. A teraz Wam pokażę, jak wygląda palma w donicy w porównaniu do tej, którą kopałem w grunt. Taka różnica w wysokości. Dobra, sadzimy tą drugą. Szybko poszło. Zobaczcie. Kiedyś polecili mi dać stropian dookoła, żeby nie zamarzało. To był głupi pomysł, bo właśnie nie ciągnęło ciepła z gruntu, tylko ograniczyło je do wielkości tej donicy ze styropianu. Tak więc nie radzę dawać styropianu, bo to nie jest dobry pomysł. Teraz muszę to wszystko usunąć. Nie będzie prosto, ponieważ korzenie powbijały się w ten styropian. Muszę wziąć teraz szpadel i cały ten styropian wykuć. Dość sprawnie poszło, aż jestem zdziwiony, bo w tamtej tak nie szło, bo w każdej palmie miałem styropian, tylko że jak tamtą wykopowałem, to palma jeszcze w miarę żyła, a tu są korzenie zgnite, dlatego tak łatwo poszło. Normalnie to jest problem, zajęłoby mi to 40 minut, tak jak w poprzedniej palmie, no ale poradziłem sobie szybko.
wyrzucamy styropian, wsadzamy palmę, zasypujemy ziemią i keramzytem i ta palma gotowa będzie. No i co? No i brakło 50 litrów. Niestety musiałem dokupić worek 20-litrowy, żeby dokończyć, bo troszkę brakło. Powiem wam, sporo tej ziemi wchodzi. Sporo. Dobra, gotowe. Tak to wygląda. Druga jest tam. Dobra, sprzątam, na dzisiaj wystarczy. W inny dzień przesadzę te dwie, bo ziemi trochę mało. A tą, którą teraz kupiłem, to taka trochę kiepska, też uniwersalna. Ale wolałbym taką torfową. Także sprzątamy i kończymy na dzisiaj. One eternity later. No i przyszedł czas na małe palmy. Postępujemy jak wcześniej z dużymi, czyli wykopujemy, zasypujemy nową ziemią z keramzytem i czekamy na wzrost. Tym razem rozcieliłem sobie kawałek plandeki, żeby łatwiej było posprzątać po pracy. I finalnie tak to wygląda. Zobaczcie różnicę między dużą a małą palmą. Różnica jest kolosalna. Tu jeszcze pieniek stoi, zaraz go wyrzucę. Niech rośnie. Jeśli podobał Ci się film, zostaw kciuka, a jeśli masz jakieś pytania, napisz w komentarzu. Możesz także zasubskrybować kanał. Dla Ciebie to jedno kliknięcie, a dla mnie duża pomoc. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!